Chciałbym kiedyś chwytać ciebie, tak jak teraz chwytam dzień. Ucieka nam grawitacja, ucieka nam znowu tlen. Ale wiem i wiem, że gonię wciąż za tobą. Kiedyś wiem i wiem, będziesz nosić moje logo. Latamy znowu wysoko, skuci tym zielonym dymem. Wracamy znowu z księżyca lub zwiedzamy Atlantydę. Ona jak mojito z rumem, jak słowa pisane piórem. Ona lubi, kiedy pływa ze słowami po jej skórze. Siema, z tej strony Agrolnik TV i dzisiaj oto mamy taki sobie odcinek, że siejemy w tym kawałku kartofle, jak widzicie, wypożyczony MF, żeby tak był w miarę tutejszej pracy, czyli żeby nie był za duży i był taki idealny. Jakiś stary MF pożyczony od sąsiada. I dzisiaj też idziemy pryskać, bo już niedługo będzie ten... Już niby już niedługo, już drugi sezon będzie tutaj. O, jakieś kartofle są. Załadujemy już tu kilka i... Tyle worków powinno starczyć. 200 litrów. Starczy chyba. Jak nie, to przyjedziemy po jeszcze. Fajny taki MF 40 koni. Ciśnie kozacko. Jak ja tak patrzę, w ogóle jakie on ma tu obciążniki dane na koło. Ciśniemy sobie. Może zostawić łapkę w górę, chyba z dzwonem. Bo dzisiaj mamy właśnie taką oto akcję, ten mały kawałek. Patrzcie, jak już zboże duże. Także nie ma co zwlekać, tylko trzeba się brać. Czekajcie, tę rzecz wyłączę. No, włączyłem to? Włączyłem, dobra. I jak widzieliście ankietę i głosowaliście, wygrała owiarka. Nie sądziłem, że wam się tak spodoba ta owiarka. Myślałam, że wam w ogóle do gustu nie przypadnie. Trochę szkoda, że pod tym filmikiem jest trochę mało odsłon, ale to nic. Zbuduję owiarkę, może od razu kosiarkę. Dobudowałem też kolejne rzeczy. Lego Farma też będzie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, także nie ma co się bać, że nie będzie Lego Farmy. Bo będzie, bo wiem, że chce ta. Dobra, i lecimy. No, starczy, tak jak myślałem. To już wycofamy, bo to już szkoda zawracać. To już będzie skończone. Bierzemy, wyłączamy, jedziemy. MF potem sobie zabierze, mówił. Patrzcie, jakie... Nie wiem, to jest chyba za dużo maszyn, laguje troszeczkę. Jak tam się patrzy, wszystko płynnie. Także jakby były takie właśnie ściny, to przez to, że dużo maszyn. Usiewniczek Lemkera pięknie stoi. Zwracajcie na kasę, ile jest.
przez przypadek pewnie coś sprzedałem typowo. O dobra, już idziemy, odstawimy mu. Normalnie mamy cały czas 20 tysięcy, tylko chyba coś się zepsuło i dopisało jedną piątkę jeszcze z tyłu. O, jak mnie miotło! Ja pindole! Miota tym ciągniczkiem? Dobra, otworzymy i wstawimy sąsiadowi już go. Tu go postawimy nawet. Patrzcie, jakie już duże te są. To jest prawie urosło. Idziemy po Fenda. Fendem pracujemy. Czekajcie, bo nie mogę otworzyć, aż takie skupienie mam. Coraz mniej paliwa w nim. Dobra, i tankujemy. O, pełno. Mało wejdzie w niego. I opryskamy sobie wszystkie trzy pola od razu. No to szybko zleci takie pryskanie. Lance nie są najmniejsze. Tu jeszcze niedawno sialiśmy. Chyba to było na odcinku, albo nawet nie. Szczerze nie pamiętam. Tak jak mówiłem, Lego będzie i widzę, że wam spodobała się nowa seria, że przypadła wam do gustu ta seria. Także mi też się spodobała bardzo, tak myślę sobie, takie małe maszynki na start, powoli rozwijanie się. Będzie fajnie, mówię wam. Jest zaplanowane wszystko, że ma być fajnie. Także się spodziewam, że udostępnicie ten film, żeby do większość odbiorców dotarła. Możecie odważnie go udostępnić, fajnie byłoby. Jeszcze wtedy bardziej motywujecie mnie. Bardziej mi się chce nagrywać dla was. Ale jak są moi widzowie, którzy są bardzo długo już ze mną, też ich bardzo lubię oczywiście. Kogo tutaj nie pomijamy, spokojnie. Jeszcze zaraz może kogoś pozdrowimy z poprzedniego odcinka, bo widziałam też bardzo fajne komentarze. Dzisiaj taki będzie luźniejszy odcineczek. No, duże te zarośla. Dobrze, że to pryskamy, zanim urosło. No byłoby wtedy, jakby urosło. Zerowe plony. Dobra, włączamy. No i lecimy. Tak, pozdrawiam trzy osoby: Bartek Skrzypczak, Karol Gabis i Kamil Fus. Pozdrowienia dla was pod odcinkiem z budowania pługu. Także serdeczne pozdrowienia za pierwsze z trzech komentarzy. Jeżeli oglądasz ten film i napiszesz jako top 3 ten komentarz, zostaniesz pozdrowiony na odcinku. Taka od dzisiaj zasadka u mnie jest nowa. Czy jeżeli napiszesz w top 3 komentarz, to będziesz pozdrowiony. Ja będę widział, kto kiedy wstawił ten komentarz. Także możesz się śpieszyć.
Ale pamiętaj, żeby zostać pozdrowionym, obowiązuje subskrypcja i łapka w górę. Bez tego się też nie obejdzie. Niestety. Tak się zastanawiam, dlaczego pod ankietami jest bardzo dużo głosowań, a pod filmem nie ma tyle wyświetleń i łapek. Nie wiem, nie rozumiem tego, czy to YouTube tak specjalnie robi, czy jak? No nie wiem. Dziwny ten YouTube się robi, kiedyś był normalniejszy. Mogę wam nawet powiedzieć, co zbudowałam nowego z Lego. Z Lego dobudowałam przednią kosiarkę. I co jeszcze zbudowałam? Przetrząsarkę taką większą. Pod tego New Hollanda, co powiedzieliście, że to jest New Holland. Czerwony. Z recenzji. Także do niego będzie pasowało. I ta owijaka, już nawet chyba ją na zapas nagram. Odcinki troszeczkę na zapas ponagrywam, bo to szkoła się zaczyna przecież teraz. A jeżeli chcecie, to możecie zadawać pytania pod filmami do mnie. Ja też wam odpowiem podczas filmu. O, skończyło się. Dobra, nie patrzyłem nawet. Szybko sobie dotam. O, kurczaczki pieczone. Widzicie, ja to jestem rider. Na wsi takiego nie ma, co ja. No właśnie, o to chodzi. Ale dzisiaj odcinek zrypany, sorki, za taką nierealność. Sorki, ale jakieś trochę lagi mam. Dobra, już zawracamy. Akcja obornik też będzie na jesień. Już rozkładamy w locie. I tutaj pryskniemy. No, dzisiaj taki luźniejszy odcinek sobie. Jak co się dzieje, jak ja się tam patrzę? Ja nie wiem. Taki luźny odcinek dzisiaj. Sobie pryskamy powolutku. Śpieszy się nam. I tutaj mamy piękny owiec, widzę, że bardzo gęsty. Przyjadę tędy, troszeczkę po skalę. O, żyje? Żyje. Dobra, i tutaj przelecimy. Jakieś maki porosły, ja nie wiem. Kto tu maki sadził, że tu tyle tego w polu jest? Śmieszne trochę. Nie powiem, że nie. Maki rosną. Wcześniej tutaj chyba była pszenica na tym polu. Czekajcie, wyświetla się? Nie, nie wyświetla się, dobra. Wcześniej na tym polu chyba była pszenica albo owies. I teraz tutaj owies. Dwa pola mamy w owsie, a dwa w jęczmieniu. Dobrze mówię? Tak, w jęczmieniu. To pamięć znam, jak to wygląda. Powiem wam, że te daily dla mnie dobrze robi, że tak codziennie nagrywam. I dla was dobrze robi. Ja się sobie taką pograć, bo ja to tak średnio lubię grać, gdy tak nie nagrywam czy coś. Tak sobie gram w FS-a. Jest dla mnie koks, dla was pewnie też, że nagrywam. Nie piszcie komentarzy, kiedy Lego, czy kiedy Lego Farma, bo ja to w swoim czasie wszystko zrobię. Ja już mam poplanowane, kiedy co ja zrobię, także nie musicie się o to martwić. Ja mam zaplanowane, kiedy ja zrobię Lego Farmę. Mogę zrobić jutro, a mogę zrobić pojutrze. Ale to i tak będzie Lego, to się spodoba.
Ostatnio były problemy z tym fendem. Co? Jest. Patrzcie na to. Ha? Dobra, jedziemy i pryskamy. Dobra, rozumiem. Dobra, nie będę bugał gry. Ostatnio z tym friendem były problemy z hamulcami, bo się pomyliłem cały odcinek. A naciskałam hamulec, a on cyk, jedzie dalej. Cyk, wychwuch, a on dalej jedzie. Dobra, tu się zatrzymam. Maryna! Kurna! Hamuj! Nie wiem. Te klocki hamulcowe w nim to są, nie wiem. Czy to ja tak hamowałem? Czy to kto? Ja nie wiem. To jak nic, nie ja. Ja tak nie mogłem hamować. Ja tu przepisowo jeżdżę i w ogóle na pewno nie moja działka. Tutaj zobaczymy, jak tu będzie sypało, jak tam będzie sypało. Taki teścik. Zobaczmy, ile minut? 15 dopiero. Och. Tankujemy się. Sorki za te lagi. Ale no, widzicie. Mam lagi, to nawet nie wiem, jak jechać, no. Ja nie wiem, nie rozumiem, czy ja tutaj tyle rzeczy, no przecież ja tu wiele nie mam. Ale ten odcinek nierealny będzie. Chyba w tytule dam nierealny odcinek. Jeden z gorszych odcinków będzie. Hamuj! Co się stało? W płot wjechałem! Hamulców nie ma! A ja... Kierownica się blokuje, wszystko się blokuje, a jedź pan z tym fendem! A, szkoda gadać. No i co żeś zrobił? Cię połamy, fendzie, zara. Dajemy błotnik tu ci. Ja nie wiem, to nie ma hamulców. Ja nie wiem, ja tego fenda to nie wiem, co ja z nim zrobię. Napiszcie w komentarzu, co ja mogę z nim zrobić teraz. Czy dać do reparacji, czy wymienić dziada na coś słabszego albo coś? Hamuj! Toczy się? No a coś jest w nim ewidentnie nie tak. Tak normalny ciągnik się nie zachowuje. Ewidentnie coś z hamulcami. To inaczej nie mogę nic powiedzieć, bo to... Nie wiem, tylko to się z nim dzieje. Dawno takich akcji z ciągnikami nie miałem, żeby coś takiego się działo tutaj. To chyba w następnym odcinku już będą żniwa, jak tak patrzę. Ale następny odcinek jeszcze prędko nie będzie, bo to za kilka dni dopiero. Najpierw będzie ta nowa seria i się zastanawiałam, czy też timelapse ruszyć. Czy to, co kiedyś nagrywałem. Napiszę wam zresztą w ankiecie, czy ruszamy z powrotem timelapsy, bo nie wiem, czy wam się w ogóle podobały. Bo nie wiem, czy byśmy musieli od nowa zaczynać, to też. Nie wiem, czy tego właśnie save'a nie usunęłem. Ale chyba tak. Szybko zleciało, 20 minut chyba. Było pryskane. Patrzcie, ta łąka jaka potężna. To jaki długo by było czesionokosy robić. Nie wyobrażam sobie nawet tego. No, ile to musi mieć hektarów? Zaraz wejdę i zobaczę, ile to ma hektarów.
Chyba coś kilka ma. W realu to byłoby mało, a w farmingu to jest dużo. Ile to ma? Grunty. Prawie 3 hektary to w realu, to malutko. No ale no cóż, to jest farming. To takie opole to też jest duże. Jak na takie maszyny. Pamiętam, że w 17 na podstawowej mapie pole największe miało 10 hektarów, kiedy w realu to jest mało. 10 hektarów to moim zdaniem powinien mieć taki podstawowy rolnik tyle. Albo już taki bardziej nowoczesny czy coś. Bo 10 hektarów to nie jest jakoś mega dużo. To jest chwila roboty i po robocie. Dobra, będziemy się żegnać już, bo tu już na razie nie ma nic do roboty. Także chyba trzymajcie się, cześć i pa pa!